Witam, witam, witam. Dzisiaj dalszy ciąg budowy wzmacniacza, budowy zasilacza do tego wzmacniacza. I jest kolejna część schematu. Tutaj mamy ten schemat, który wcześniej podawałem, czyli ta nasza czasówka do włączenia anodowego. Tu już rozrysowałem schemat zasilacza, czyli tak, mamy dwa żarzenia, jedno 2-amperowe, które będzie nam zasilać zżarzenie wszystkich triod i wskaźników, i jedno 6-amperowe, tutaj ten drugi mostek, który będzie nam zasilał żarzenie pentody, czyli tych dwóch lampek. To będą nasze żarzenia. 6 amper i 2 ampery na resztę, to duży prąd. No i tutaj już jest uzwojenie anodowe przez mostek na jeden kondensator, pierwszy filtrujący 470 mikro. Potem idzie, tu idzie napięcie 0,4 ampera 180 V, na wyjściu z trafa ma być. Po filtracji będzie miało 260-270 V, to jeszcze zależy, jak tutaj dobierzemy ten pi razy oko, ten rezystor 10 W 400 ohmów. W ten sposób mniej więcej to tak podałem, tylko teraz jeszcze tak, o ten minus musimy puścić, zrobić do ogólnej masy, czyli wszystkie te punkty w jeden punkt centralny masy, wszystkie minusy musimy zewrzeć do jednego punktu. No i tutaj pierwszy 470, a drugi możemy wstawić nawet i 10 tysięcy mikro, jeśli będziemy mieli taki. On już idzie przez ten rezystor i ładuje się powoli, te napięcie anodowe, i dopiero potem jest włączane przez tą naszą czasówkę, tą którą, dopiero i tutaj idzie już na anody lamp zasilacza. No i teraz tak. Lecimy dalej. Napięcie żarzenia z pentod jest wzięte na zasilanie układu tej czasówki, czyli tego układu. To jest jeden niezależny układ czasowy, który włącza nam napięcie anodowe. I idzie dalej to napięcie żarzenia i tutaj zasila nam scalaczek CD4049, o tutaj. A po co ten scalaczek? A ten scalaczek robi nam włącz-wyłącz za pomocą, że tak powiem, jednego przycisku, czyli pierwszy będzie włączenie, drugi będzie wyłączenie. Czyli po prostu ten scalaczek to jest oto. To są bramki, które nam po prostu sterują. Jeśli tutaj byśmy zrobili zworę, to byśmy, znaczy wstawili włącznik dotykowy, to byśmy mieli pierwsze dotknięcie włączyłoby ten przekaźnik, drugie dotknięcie wyłączyłoby ten przekaźnik. I teraz tak, główne napięcie zasilania z gniazdka wchodzi tu. Idzie przez ten przekaźnik, czyli faza i zero, o dwa oddzielne niezależne styki, przez przekaźnik o ten, tu. Tu będzie podłączone 220, które będzie nam trafiać na zasilanie głównego zasilacza. I tutaj już tutaj widzę błąd, ponieważ na tym schemacie jest wzięte zasilanie tego układu standby. To jest układ standby. Zasilanie jest wzięte z żarzenia, czyli musimy, nie możemy z tych pentod tutaj wziąć żarzenia, tylko dorobić jeden mały transformatorek z zasilaczem, z mostkiem prostowniczym. O, w ten sposób. Dobrze mówię? Czekaj, żeby tutaj za bogato nie narysować. Tu będzie minus, tu będzie plus, tu będzie minus. Dobrze, o tak. O tak, czyli ten minus puszczamy na masę wspólno. Z tego plusa bierzemy zasilanie. O, tych układów tu nie bierzemy. Żarzenie oddzielnie puszczamy. Tu o. To tu skreślamy oddzielnie żarzenie pentod, oddzielnie tych dwóch nie. Dobrze mówię? Niedobrze. Z żarzenia pentod bierzemy, to tutaj robimy przerwę, o tu, a tu puszczamy prosto na układ standby.
oddzielny zasilacz. To jest nasz jeden zasilacz odręcznie narysowany, a z żarzenia bierzemy zasilanie tej czasówki anodowego, czyli bierzemy w ten sposób. Tutaj z żarzenia idzie bezpośrednio na zasilanie czasówki, ponieważ po włączeniu włącznika głównego, czyli tego dotykowego, musimy zasilać ten transformator. Zasilimy ten transformator i w tym samym czasie idą nam żarzenia lamp, czyli nam grzeje lampy, czyli i odmierza czas włączenia do anody i jest ok. I już teraz jest ok. Czyli tutaj robimy przerwę, oddzielny zasilacz do tej części układu. I teraz tak, z tej części układu tutaj, żeby zrobić dotykowy, żeby układ był na sensor, trzeba dostawić dwa tranzystory. W tym miejscu tu przeciąć ścieżkę, tak jak był włącznik, tutaj miał być włącznik dotykowy i wstawić tak, emiter, baza, kolektor, a drugi odwrotnie, emiter, baza, kolektor, czyli połączyć dwa tranzystorki, tak jak tutaj widzicie na płytce stykowej, są dwa tranzystorki odwrócone do siebie, że tak powiem, plecami. Czyli emiter, baza wspólna, emiter z kolektorem jednego, emiter z kolektorem drugiego tranzystora. I od emiterów i od emitera kolektora puszczamy tu na nóżkę numer przez rezystor na nóżkę i kondensator opóźniający, żeby dał impuls na nóżkę 14 na bramkę układu CD4049, a tutaj z drugiej pary kolektor-emiter dajemy na nóżkę 11 układu, no i na rezystor 22. No i tak mam tutaj zmontowane i działa to w ten sposób, że tutaj mam wyprowadzony ten sensor, czyli mam kawałek drucika i teraz tak, dotykając tego drucika, jak widać, się włącza nam czasówka i włącza się nam napięcie żarzenia. No i teraz odczekamy ten czas, a drugi raz dotkniemy, wyłącza się nam czasówka. Tak o, dotkniemy, wyłączymy, dotkniemy. Ojejku, czekajcie moment, bo to może nie łączy płytka stykowa. No pewnie, że tak. Gdzie ten? O właśnie. Bo tutaj powinna być powierzchnia tego styku większa, ale dobrze jest, wszystko łączy. Jest, nie ma, jest, nie ma, jest, nie ma. No i to dobra, odpalamy wzmacniacz, dotykamy, to będzie później podłączone pod obudowę, że wystarczy tylko dotknąć i on się włączy. Plastikowe pokrętło, znaczy plastikowe, metalowe pokrętła, ale odseparowane od reszty jest, w środku jest plastik. Więc jak będziemy sobie robić regulację głośności lub balansu, nie będziemy go wyłączać. No i dobra, odmierza się czas, a jak dotkniemy obudowy, się automatycznie włączy. Lub się wyłączy. Pierwszy raz się włączy, drugi raz się wyłączy. No dobra, na razie tutaj jak widać się grzeje, się grzeje, się grzeje. Czerwona jeszcze się pali. I tam mam żaróweczkę do przekaźnika podpiętą, żeby... O, włączyło nam już anodowe i wzmacniacz gra. No i to by był taki schemat, ciąg dalszy zasilacza, że tak powiem. Ale to jeszcze nie koniec tego zasilacza, bo tu jeszcze dojdzie protek, dojdzie zabezpieczenie wyłączenia. Po prostu będzie puszczony sygnał na nóżkę numer 11 z tranzystorów, które będą w katodach tych pentod i które będą zbierały informacje o prądzie płynącym przez anodę i przez katodę, nie? I na podstawie tych tranzystorów, tego napięcia, tam będzie jeszcze regulacja PR-kiem, żeby to dobrze sobie zestroić, wieloobrotowym. I będzie jeszcze, jeśli już lampa jest przeciążona, albo odepniemy głośniki, lampa od razu skoczy napięcie, automatycznie zrobi się, o, pyk, się wyłączy. Czyli jednym słowem dotykam, kurczę, ja mam teraz, mam suche ręce, znaczy suche, bo to wystarczy mieć właśnie dotyk, kurczę. No zobaczcie, jak nie trzymam przewodu, nie uziemiam,
to jest wszystko ok, jak uziemię to. O. Bo to jest jeszcze na płytce stykowej, będzie na wszystko na płytce PCB. Zrobię w iglu do tego płytkę PCB. To będzie wszystko tak jak ma być. Wystarczy delikatnie dotknąć i już jest praktycznie. Musimy puścić stan wysoki, a żeby stan wysoki puścić, musimy puścić przez te napięcia, które tutaj się odkładają między minusem a tu plusem. To jeszcze też można dobrać sobie ten kondensator. Jeśli zrobimy tu malutki kondensator, to będzie w ten sposób, że wystarczy bardzo delikatnie dotknąć i już on będzie, albo jak nie, po prostu nigdy nie dotkniemy tak, że cyk i już mamy styk, nie? Tylko zawsze tam jakieś drganie są, jakaś tam częstotliwość jest i on może po prostu przy dotknięciu włączyć się i wyłączyć. Dlatego jest dodany ten kondensator. Tu jest specjalnie kondensator dodany z tego powodu, żeby ten te drganie ręki naszej, żeby po prostu nie powodować kilkudziesięciu impulsów podczas kiedy my chcemy jeden zrobić. Czyli to jest taki czas. Taki zrobiony ten kondensatorek jest, siedzi o tutaj, on w tym miejscu jest zrobiony taki czas, żeby w tym pół, tam 1/10 sekundy, nawet może mniej. O, włączymy, będę tylko palcem, będzie się włączać, wyłączać, nie? No i ten czas właśnie na tym kondensatorze jest odkładany, żeby po prostu wyeliminować te takie drganie, bo bez tego kondensatora to jest efekt taki, że tak jakby się robiło, nie łączył styk, nie? W przekaźniku na przykład albo w czymś. No i dobra, i to by było na tyle. No i puszczę napięcia nodowe, prototyp zaczyna działać. Jeszcze do tego dojdzie protect, czyli napięcie z katody. W katodzie będzie rezystor i kondensator na napięcie, tak jak jest lampka, nie? Mamy tutaj siatki, mamy anodę i mamy tak żarzenie swoją drogą i mamy katodę. I tu w katodę będzie wstawiony tranzystorek o w ten sposób, który będzie nam tutaj przez rezystor zbierał, i tutaj będzie tak rezystor do masy, tu będzie kondensator do masy, będzie nam zbierał po prostu informacje, i tutaj będzie jeszcze jeden rezystor do masy jako dzielnik napięć, będzie nam zbierał informacje, a tu od emitera, kurczę, się nie weszło na kartkę, tutaj będzie jeszcze jeden rezystor do masy przy emiterze, a stąd będzie wyprowadzony sygnał z emitera przez rezystory na nóżkę numer 11. Na nóżkę numer 11. Może się uporam, bo to nie jest aż takie trudne. To jest bardzo, bardzo prosty schemat, także to podstawowo. Podstawa, nie? I właśnie chcę w katodzie zrobić takiego właśnie zabezpieczenia. O. Nie wiem, jaki się dzisiaj nieprzytomny, co tu się dzieje. Kurczę, ta płytka stykowa moja już się rozwala, także jeśli ktoś ma na zbyciu jakieś większe płytki stykowe do prób, to z miłą chęcią bym przyjął. O, i w ten sposób. A, i jeszcze jedno podziękowanie dla pana Łukasza. Doszły już do mnie te scalaki do miernika, do tego miernika staruszka tego mego, także do tego Meteksa żółtego, także będę w niedługim czasie, pewnie coś nagram, jakiś filmik, czy mi się udało naprawić, czy się nie udało. O. Ja nie lubię tych płytek stykowych, ale to najszybszy, w sumie najszybszy sposób, żeby to. To, że tutaj raz łączy, raz nie łączy. O, się włączyło. No i ten czas właśnie jest też tym kondensatorem też ograniczany właśnie między włącz, wyłącz, żeby nie było. O, już teraz nie ma, ale za chwilę jest. Jest? Nie ma. No, jest. Się włącza. Wszystko działa.
Jeden przekaźnik, ten nam włącza napięcie zasilacza 220, a ten nam włącza napięcia anodowe. Jeden scalaczek CD4049, do tego dwa tranzystorki małe BC548C, C jest duże wzmocnienie dosyć. Można sobie doprowadzić tutaj obok tego stycznika, tak jak są sensory, te w Unitrze były robione, że idzie napięcie plusa, także mamy pewność, że palcem dotkniemy i tego styku, i plusa, i plusowego styku, i wtedy na pewno się włączy, nie? No bo puścimy sobie, tak jakbyśmy mieli jeden, ile tu ma taki palec, nasza skóra, ile, jaką ma oporność, nawet nie wiem, w tej chwili nie patrzyłem, no, gdzieś około 1 mega ohma, około 2 mega ohmów. Może nawet i mniej, a jak mamy mokre ręce, to jeszcze mniej. Także zrobimy zwarcie, żeby puścić sygnał na nóżkę numer między 11 nóżką scalaka, a nóżką 14. Bardzo fajnie to działa, bo weźmiemy sobie sygnał na 11, z 11 dotkniemy do masy, no to układ się wyłączy, a dotkniemy do plusa, czyli puścimy sobie tutaj stan wysoki na 11, na tą bramkę, to układ się włącza, nie? Czyli jednym sposobem, jeśli teraz tak, włączamy, tutaj dajemy wysoki, czyli tutaj damy jedynkę logiczną na jedenastkę, to automatycznie tutaj się pojawi nam zero. I wtedy, znaczy się pojawi tutaj nam stan wysoki, czyli się pojawia na tym końcu też stan wysoki, tylko przez rezystor 56 kΩ. I jak tutaj robimy, potem wyłączamy to na zero, czyli zbieramy jedenastkę do masy, to automatycznie tutaj się robi stan niski. Stan niski, i czyli mamy na zamianę, czyli raz puszczamy przez, jak zrobimy tutaj tą antenkę, ten sensor, raz sygnał idzie na bazę, to raz jest tutaj stan plus, tu minus, czyli idzie przez ten tranzystor i w układ się włączył. Automatycznie tutaj już jest później plus, a tu minus, stan niski, czyli jeszcze raz dotykamy antenki, czyli puszczamy sygnał z plusa do minusa w tą stronę i tak w kółko. Dwa tranzystorki i możemy sobie dotykać i włączać i wyłączać układ. Pozdrawiam, to by było na tyle. Na koniec jeszcze zrobimy o taki schemat. Możecie sobie pauzę wcisnąć, skopiować. I dawajcie łapki w górę, bo tutaj patrzę, że chyba pierwsze pieniądze mnie czekają z YouTube'a, o ile mi wyślą w tym miesiącu, bo już przekroczyłem ten próg po 4 latach. Pozdrawiam wszystkich.